Witajcie. Wprawdzie mamy środek sierpnia, jest bardzo gorąco, ale u nas już w naszym świecie skrapowym myślimy o świętach. I dlatego mam przed Wami, stoję przed Wami z przepiękną, cudowną, pachnącą kolekcją Cinnamon Cookies Small Wingles Shop. Przepiękna jest. Powiem Wam, kiedy zobaczyłam ją pierwszy raz, zakochałam się w niej, ponieważ kocham cynamon, więc kocham też ciasteczka świąteczne, dlatego chciałabym coś więcej Wam o tej kolekcji, bliżej Was z nią zapoznać. Kolekcja składa się z 14 arkuszy, 29 na 29 cm. Mamy jeden taki tutaj gratisowy arkusz, jeszcze jeden 15, na którym mamy przepiękne, cudne, słodkie ciasteczka do wycięcia. Papiery są o gramaturze 246 gram. Do tego mamy oczywiście jeszcze 14 arkuszy takich 29 na 12 cm. Tak jak zawsze wspominam, albo do kartek takich kwadratowych, albo do doelek jak najbardziej. I plus jeszcze były dwa paseczki. Na jednym są takie większe ciasteczka, a drugi jest taki dwustronny, jasno żółty, taki powiedziałabym złoty. To są takie jeszcze dodatkowe arkusze w tej kolekcji. I oczywiście jak zwykle do pobrania przecudnej urody Digi stempelki. Ja sobie dam tak na białym tle, które można sobie po zakupie pobrać ze strony właśnie Craft Corner. I one mają, można je sobie dowolnie powiększać, pomniejszać, mają też napisy, można te napisy wkomponować w te digi stemple, mogą być duże, mniejsze, większe, także no, do wyboru, do koloru. Przecudowne są, dopasowane do tej kolekcji papierów i idealnie się uzupełniają. I co? Zapoznamy się z kolekcją bliżej. Na odwrocie strony jest pierwsza nasza. Taka dodatkowa jeszcze, właśnie dodatkowo nadrukowany wzór i on jest piękny, ma sprawiać wrażenie takiego brokatu, śliczny, bardzo fajny. Kolejna ze stron to są takie, co się nazywa jakoś, takie wiecie, ukosy. Siatkowana taka kartka w kolorze bardzo, bardzo jaśniutkiego kremu i na tym są ciasteczka. Takie gwiazdki, ciasteczka chyba. To troszeczkę mi przypomniało przy pierwszym moim zetknięciu z tymi papierami, jakby z paluszków zrobione, takie prześliczne jest ta kartka, bardzo mi się podoba. Kolejna strona jest taka z jednolitym wzorem. Na bardzo jasno kremowym tle jest właśnie taki, to jest taka imitacja złotego papieru, bardzo fajnie to jest odwzorowane, świetnie wygląda, bardzo ładnie jest. Kolejna cudna strona to jest taka jasno-żółto, taka jasno-złota w gwiazdeczki. To są śliczne, piękne gwiazdeczki na całej stronie, bardzo ładne. Kolejny wzór, prosty, stonowany, idealny na bazy, na jaśniutko-kremowym tle, ciemniejsze, takie pomarańczowe, można powiedzieć złote, właśnie takie przeszycia jakby. Kolejna cudna strona już wchodzi nam w błękity, w niebieskości. To jest strona w taki, jak widzicie, wzór, nie wiem jak go nazwać, i przecudowną kompozycję tutaj u dołu strony z choineczką, z szyszkami, wiecie, z tymi laskami, z wszystkimi po prostu elementami, które kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Przecudowna jest ta karteczka. Kolejna strona w takich niebieskościach, bardzo delikatnych, pastelowych i z kropeczkami. Tutaj przebijają trochę nutki. Bardzo fajne na bazy. Ja lubię wykorzystywać takie papiery na bazy. Kolejna ze stron w kolorze takim właśnie, wiecie, to nawet nie do końca jest niebieski, seledyn, coś w tym guście. W bardzo takie wzory kwiatowe, takie ornamenty, bardzo ładny, ciekawy wzór. I szalona, kolejna ze stron, to jest strona z gałązkami, z dzwoneczkami, z nutami, z gwiazdkami, po prostu szaleństwo takie świąteczne. Przepięknie to wygląda i tutaj jest tak jakby z drucików zrobione, takie gwiazdki są w tle pod spodem. Pięknie wygląda, fajnie skomponowana ta kartka. Bardzo mi się podoba. Kolejna ze stron i tu jest taka mieszanina niebieskości, kremów, brązów,
takie fajne wzoreczki, jak widzicie. Bardzo mi się też podoba. Ja takie, wiecie, jak są jednolito zadrukowane strony, najczęściej wykorzystuję właśnie na bazy. I tutaj mamy jasno złotą, taką jasno, jest to taki ciemniejszy żółty, wygląda to, imituje taki złoty kolor. I mnóstwo gwiazdeczek, śnieżynek, przepraszam, śnieżynek. Kolejna strona przecudnej urody. I tutaj też mamy piękny wzorek, bardzo ładnie to jest skomponowane, z takimi nutkami, z przetarciami gdzieś tutaj. I pięknie, piękne kompozycje znowu z tych gwiazdek, takich drutowych bym powiedziała, drucianych. Troszeczkę mamy tutaj choinek. Tutaj pierniczek wystaje, szyszka, gdzieś tutaj mamy takie małe bombeczki, kokardki. Prześliczne te papiery są. Kolejna strona właśnie w tym pięknym kolorze jest. O tym, o którym wspominałam wcześniej, i na niej mamy śnieżynki wraz w trzech rozmiarach, są pięknie posypane na całej stronie, bardzo ładny papier, bardzo fajny, i spójrzcie tylko na to, cudny wzór. O ile pamięć mnie nie myli, szewron, wiecie, ja mam zawsze problem z tymi wzorami tych. Przepięknie jest to skomponowane, tutaj to mamy tak lekko przetarte i takie większe wzory wychodzą. Tu gwiazdka, tu mamy pierniczek, pierniczki, tu są bombki, jest buteleczka, w której jest przepiękny zimowy krajobraz, i w prawym górnym rogu jeszcze jest taka delikatna kompozycja. Piękna jest ta strona, bardzo mi się podoba. Cudna, wycinamy i już jest kartka, przepiękna kolekcja. I ostatnia karteczka, takie nasze fajne skosy, ciemniejsze, jaśniejsze, i takie, wiecie, jakby śnieżyk sypał się, albo gwiazdki się mieniły. Piękna jest ten papier, też bardzo mi się podoba. Imituje takie błyski. Bardzo ładny, piękny. Kojarzy mi się z takim właśnie pieczeniem pierników, takim świątecznym nastrojem. I te arkusze, o których wspominałam wcześniej, ja znowu sobie je podzieliłam na takie kolorystyczne dwie części, żeby wszystko wam fajnie pokazać. To jest taki, wiecie, ciemny żółty, wszystkie odcienie takiej żółtości, ale to bardziej mi przypomina złoto. Bardzo fajnie odwzorowuje taki kolor złoty. Świetnie to wygląda. A drugie... Czekajcie, o, zrobimy tak. A drugi plik papierów jest w takich odcieniach zieleni, pięknych, stonowanych, bardzo do pastelowych i takich jaśniutkich. Pięknie jest to skomponowane, pięknie to pasuje do siebie. Jeszcze tu mamy ten dwustronny, duże pierniczki i tyle pierników do wycinania. Także myślę, że powstaną piękne prace świąteczne. I tak jak wspominałam, cudne digi stempelki, które dostajemy w gratisie po zakupie papierów. Tak wygląda kolekcja Cinnamon Cookies. Chyba dobrze czytam. Cookies. Nie ten cookies, ale Cinnamon Cookie. Więc zapraszam was wszystkich do sklepu Craft Corner, gdzie możecie nabyć te papiery, tą kolekcję świąteczną, i pobrać sobie bezpłatne digi stempelki. Zapraszam was serdecznie i do zobaczenia.